Ceny palladu doszły do najwyższych poziomów w historii, około 1600 dolarów za jedną uncję. Co powoduje, że w tym momencie jest to najdroższy metal szlachetny na świecie. Niemniej brakuje jeszcze do rekordów, które ustanowione zostały w poprzednich latach w przypadku platyny, która osiągnęła 2200 dolarów za jedną uncję. Skąd tak wysokie ceny palladu w stosunku? Do platyny. Pallad wykorzystywany jest podobnie jak w przypadku platyny do produkcji katalizatorów, natomiast w przypadku platyny wykorzystuje się ją do produkcji katalizatorów w silnikach benzynowych, natomiast platynę w katalizatorach w silnikach dieslowych. W tym momencie znacząco spada popyt na silniki dieslowe w stosunku do silników benzynowych, stąd tak duże zapotrzebowanie na pallad, którego rynek w tym momencie znajduje się w dosyć wyraźnym deficycie. Biorąc pod uwagę to, że platyna jest już niemal dwa razy tańsza, gdyż kosztuje około 840 dolarów za jedną uncję, moglibyśmy spodziewać się zmiany producentów samochodów na używanie platyny zamiast palladu. Natomiast taka zmiana technologiczna Trwa około 2-3 lata, dlatego ceny palladu prawdopodobnie będą kontynuować wzrosty. Natomiast jeżeli chodzi o platynę, trzeba szukać możliwości dalszego wybicia cen złota ze względu na dosyć dużą korelację lub wejścia popytu inwestycyjnego, który na razie jest dosyć ograniczony.